Zapiekło się i nie puści w mordę. Złoma, żem kupił. Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Prowizorka. Wyobraźcie sobie, że tutaj na mapie jest punkt skupu złomu. Byłem tam, bo tu u mnie też trochę na gospodarstwie jest złomu, więc myślałem, że coś tam opchniemy. Chciałem zobaczyć, jakie są ceny. No i zobaczyłem, coś takiego stało tam. Tak więc nic nie sprzedałem, a kupiłem. Kupiłem rozrzutnik, trochę taki słaby jest, musiałem wałek mu kupić. Świateł nie ma. No, 3,5 tony ładowności, to akurat mi wystarczy. Zobaczcie, jaki tu adapter pogięty. Świateł, tak jak widzicie, nie ma nic. Ale mam nadzieję, że będzie rozrzucał, mam taką nadzieję, bo w sumie mi to bardzo pasuje. 8,5 tysiąca? Aha, bo tu jeszcze inne rzeczy kupowałem. Kupiłem jeszcze sobie myjkę i zrobiłem dwie chyba misje na zbiór. Dobra, ale lecimy sobie najpierw z tym. To jeszcze powiem, co tam się działo. Zrobiłem dwie misje na zbiór. Tutaj przyczepka pełna pszenicy jest przygotowana do wywozu, do sprzedaży. Najprawdopodobniej, bo patrzyłem przed chwilą, ceny na rancho są najlepsze i chyba tam to będziemy sprzedawali. Ale w dzisiejszym odcinku będziemy rozrzucali obornik na tym polu, na którym kosiłem w poprzednim odcinku słonecznik. Czekajcie, jak ja tutaj dojadę. Jedzie w ogóle ta przyczepa? No jedzie, tylko jakoś słabo skręca, bo mówię, mam to zapiekło się to wszystko. Stało to na tym złomowisku i dlatego. Dobra, ja sobie tutaj najpierw... Ale błoto jest. Błoto jest, ten obornik, tego obornika tutaj trochę jest, ale gnojowicy jest więcej. Na gnojowicę to mam inny pomysł. 80... To aż w ogóle zdziwiłem się, bo zaraz zobaczcie tutaj na statystykach. To mi pokazuje, że mam 81 tysięcy litrów gnojowicy, a mi się wydawało, że typu max powinno być 80 tysięcy. Nie wiem, może coś tam pomyliłem. Coś tam... Mi się wydaje, że tutaj powinno być 80 tysięcy maksymalnie, ale może coś tam pomyliłem. Dobra, odpalimy sobie dwunasteczkę. Też obciążnik tutaj dokupiliśmy, tak więc wypłukaliśmy się. Ile ten... po kosztach złomu kupiłem ten... ten rozrzutnik chyba, nie wiem, 7 tysięcy kosztował, tak więc w sumie dlaczegoż by nie. Zresztą ja tutaj zaraz będę brał kredyt, bo ja będę musiał kupić tutaj kilka maszyn. Między innymi siewnik, właśnie beczka do gnojowicy to będzie raczej taka w miarę dobra, nowa i w miarę wydajna, bo tą gnojowicę będę robił z tej gnojowicy, z tą gnojowicą będę robił misję. Tak więc tutaj potrzebuję wydajności, ale to dopiero w następnym dniu. 18 chyba będzie to ostatnia robota. Dobra, podjedziemy tutaj bliżej. Tylko nie wiem, czy ja później cofnę. Miałem trochę farta z tym rozrzutnikiem, bo już myślałem, że będę ten... Wyłączę ten ciap, niech mi nie chodzi tutaj. Myślałem, że już będę musiał kupić jakiś większy. Nie? Czekajcie, będę musiał cofnąć. Za bardzo podjechałem. Dobrze jest? Trochę za blisko było. Nie wiem, później, żebym się tym turem nie zabił. Trochę tylko cofniemy. Dobra, tyle wystarczy. Wyładowujemy, lecimy. Będziemy sprzedawali tam zboże, tą pszenicę tam dużo nie będzie, ale i tak będę brał kredyt. Nie mam na tej serii w ogóle kredytu żadnego wziętego, tak więc na samym początku nawet chyba zrobię tak, że na maksa wezmę ten kredyt. Nie będę się tak czaił. Tutaj trzeba po prostu brać, mimo tego, że jestem na takim gram poziomie najtrudniejszym, to mając trochę tych krów, one tam zawsze trochę mleka dadzą. O, czekajcie, bo ja chyba przysypałem. Bo ja nie mogłem... A nie, dobrze. Nie mogłem tam złapać z tej kabiny. Nie widzę, nie miałem tej perspektywy dobrej. 3,5 tysiąca na ten rozrzutnik idealnie pasuje. Do... Ciapek sobie da radę z tym rozrzutnikiem. Co będziemy jeszcze kupowali? Tak jak mówiłem, beczka to będzie raczej wydajna beczka. Ponieważ z beczki to ja będę robił misję. Tutaj są te misje nawożeniowe. Tak więc tam nie jest ważne, czy wy będziecie nawozić nawozem, czy obornikiem, czy gnojowicą. Co jest? Chyba wysypywałem na ziemię. No tak. Ale to dobre, bo tu jest tip collision założony. Dobrze, dobrze, to sobie wymyślił Anton. Ale nie, to nie ma tip collision, bo jakby był tip collision, to nie mógł wysypać.
Trzeba będzie to zrobić jakoś z Slip Collision, żeby mi to łatwiej tutaj szło. Zresztą, chociaż nie, może lepiej nie. Na tej serii ma być troszeczkę bardziej realnie, tak więc nawet jak będziemy nasiona kupowali, to w Big Bagach trzeba będzie przywieźć, to rozsypać. Nie będziemy tak kombinowali. Tak jak zapowiedziałem, tu ma być hardcore, ma być ciężko na tej serii. Tak więc będziemy w miarę to tak... W miarę to tak realistycznie robić, czyli wszystkie załadunki, właśnie przez tury, nie będziemy kombinowali, nie będziemy wykorzystywali pewnych możliwości, które daje 19, że tam podjeżdżamy sobie, no i 19, no i 17 to samo, i inne wcześniejsze wersje, tak więc tu będziemy musieli wsypywać, tylko że, albo widły, nie, do Big Bagów to chyba sobie dźwig kupię taki, zresztą zobaczycie w następnym odcinku. Co tu sobie wymyśliłem, tylko że będziemy musieli wziąć ten kredyt, bo bez kredytu to tutaj nie porządzimy. Na maksa wezmę kredyt. Las troszeczkę wycinałem w międzyczasie, tak więc tamten... O, krowa, uważaj, bo cię zabije. Na górce to już jest tam dosyć dobrze przetrzebione. Będę musiał przyczepkę też, taką platformę do przewożenia drewna wykupić, zakupić. Z tym akurat też nie jest, nie ma problemu, ale to dopiero w następnym odcinku będziemy brali duży kredyt. Dzisiaj lecimy z tym, ponieważ ja jeszcze chciałbym niekoniecznie już... Dobra, wyłączę. Niekoniecznie na tym odcinku. Trochę wiem, powiem wam, że trochę zepsułem. Chociaż tutaj grubszy... Ty, 4,5 tysiąca. No ale to dam niby tutaj kilogramy, tutaj litry, ale może dlatego. Dobra, w ogóle ten ciapek ruszy z tym? Nie, ruszył. Co ma nie ruszyć? Dobra. Ciekawe jeszcze jaką szerokość roboczą, bo niby to 3,5 metra, ale mi się wydaje, że jest większa szerokość robocza. No zaraz zobaczymy w ogóle, czy ten rozrzutnik rozrzuca. Ze złomu wyciągnięty, to nie wiadomo. Oj, troszeczkę pływamy. Troszeczkę pływamy. Dobra. Ło! Buczy! Nie, 3,5 metra, to jest trochę tak dziwnie wygląda. Nie wiem, może coś tutaj pogrzebiemy przy tym. Zresztą nie chcę grzebać za bardzo przy modach, bo jak zacznę za bardzo grzebać przy modach, to prowizorka będzie dosyć rzadko się ukazywała. Po prostu są takie mody, to są, co ja zrobię. Zresztą w sumie dobrze, 3,5 metra. Taki rozrzutnik to wiecie. Do takiego ciągnika, do takiego ciapka to akurat idealny jest. 3,5 metra wystarczy mi. Na tym etapie na razie to spokojnie. Tutaj to ja mówię, jest wolny wzrost, tak więc zaraz będziemy musieli odbijanie sobie ustawić. Wolny wzrost, tak więc spokojnie ogarniemy to wszystko. Nie musimy się tutaj śpieszyć za bardzo. Chociaż szczerze mówiąc, ale tutaj góry są. Chociaż szczerze mówiąc trochę się spóźniłem, bo jakbym wcześniej zamiast do lasu tutaj po prostu bardziej się polami zainteresował, to już bym na przykład nawiózł, już bym tutaj zaorał i mógłbym siać. Tak więc przez noc już by mi coś tam może wyrosło na tym polu, a tak to będę miał jedną noc, jak gdyby no spóźniony będę, nie? A więc troszeczkę to nie... Bo tutaj nie chcę po nocach za bardzo robić, 18, nie wiem, tak do 20 maksymalnie będę robił. Nie wiem ile ten obornik mi tutaj wysypywanie zajmie, chociaż to akurat zobaczcie 1500, czyli jeden taki przejazd to jest 1500 chyba, tak? Nie, nawet mniej. Czyli na 4 razy to spokojnie obrócimy. Dobra, dawaj. Ciapek, tak jak mówiłem, myjkę kupiłem. No bo już nie mogłem patrzeć na tą 12, była taka brudna, że nawet nie wiadomo było co to za ciągnik. Tak więc niepotrzebny za bardzo, niepotrzebna rzecz na samym początku, ale kupiłem. Dobra. I tak jak mówię, najpierw ogarniemy sobie temat pól, czyli pola najważniejsze, żeby tutaj wszystko działało. I dopiero później las. I na samym końcu zaczniemy tutaj troszeczkę ogarniać te gospodarstwo, w tym sensie, że... No tak jak mówiłem, tutaj złom się sprzedaje. Mapa ma... Dobra, nie będę mówił dopiero, bo to niektórych może to zdziwić, ale na tej mapie można sprzedawać złom. Tak więc jak są tam jakieś tam graty, jakieś tam, bo tutaj u mnie jest trochę na tym gospodarstwie jakieś metalowe dziwne rzeczy, no to je po prostu będzie można sprzedać. One po prostu mają, są jako złom i ten złom na tej mapie
będzie można sprzedawać, tak więc już w tym momencie można sprzedawać, tak więc chyba nie, na tej wersji mapy jeszcze nie, ale na tej następnej to już będzie spokojnie można sprzedawać, ale to dopiero za jakiś czas, jak tu ogarniemy takie rzeczy. Oczywiście złom sobie ustawimy jakąś taką cenę, nie wiem, będę musiał to sprawdzić, jaka jest cena rynkowa złomu. Chociaż ten rozrzutnik niby kupiłem po cenie złomu plus 50%, tak? No to w sumie tutaj mam trochę metalowych rzeczy na tym gospodarstwie i w obejściu, tak więc można to będzie posprzedawać. No i drewno, mi się wydaje, że z drewna dosyć dużo pieniędzy tutaj dostaniemy. Tak więc dosyć szybko będziemy lecieli i liczę na misję, ale żeby misję, to właśnie nawożenia. Bo ja mam, tak jak mówiłem, nawet więcej tej gnojowicy niż mi się wydawało, bo mi się wydawało, że tutaj limit był ustawiony na 80 tysięcy, ale przed chwilą patrzałem, było 81 tysięcy. Może coś tam pomieszałem. Może najprawdopodobniej coś tam było pomieszane. I właśnie tą gnojowicę, z racji tego, że mam trochę tych krów, tutaj dosyć dużo będzie tej gnojowicy robione, to w okolicach, jak będą te misje do nawożenia, to ja będę po prostu gnojowice rozlewał i w taki sposób będę nawoził i będę robił te misje nie przez nawóz, bo nawóz będzie mnie dosyć dużo kosztował tutaj i w ogóle bym nie zarobił na misjach. Przy czym też już sobie zauważyłem jedną rzecz, że na takim poziomie, na którym ja teraz gram, wynajmowanie pracowników do robienia misji to nie jest najlepszy pomysł. To nie jest, bo one naprawdę dużo pieniędzy kosztuje właśnie wynajęcie pracownika, a później zyski są bardzo małe z racji tego, że wynajmujesz pracownika. Bo tak jak mówiłem, w międzyczasie tutaj sobie zrobiłem misję, na dwóch polach zebrałem zboże. No i wiadomo, trzeba wywozić te zboże. Tak więc kombajn leciał na pracowniku, ja wywoziłem zboże. I powiem wam, że chyba 1500 za taką usługę za pracownika, a nie wiem ile tam dostałem za tą misję, za ten kontrakt, tam naprawdę ledwie co to mi się jakoś tam po kosztach po prostu poleciałem, troszeczkę nie, no w tej drugiej misji już byłem na tyle cwany, że już nie robiłem takiej głupoty i tam już nie wykorzystywałem pracownika, tak więc no, przy mało wydajnych sprzętach, tak więc tego pracownika raczej nie będę wynajmował. Tutaj sam będę dosyć dużo ogarniał. No jak widzicie na samym początku, tutaj nie mam dużych pól, tak więc pracowników nie będę potrzebował. I to chyba już jest druga przyczepka, drugi rozrzutnik i mi się wydaje, że nie, no będzie jeszcze jeden rozrzutnik tutaj musiał być. Ale najważniejsze, że ten rozrzutnik działa, nawet się brudzi, znaczy się koła brudzą, to już jest duży sukces. Taśma chodzi, buczy wszystko, nawet są dźwięki, tak więc jest elegancko. Rozrzuca tak, jak powinien rozrzucać. No oczywiście wygląda dosyć dziwnie, odrapany, ale tutaj na tej serii to niestety takich maszyn będzie dosyć dużo. Dosyć dużo tutaj będzie modów, takich jeszcze trochę dziwniejszych i naprawdę przedziwnych. Mapa też będzie bardzo dziwnie się mogła zachowywać. Tutaj, tak jak już wspomniałem, troszeczkę spoileruję, ale na tej mapie po prostu będzie taki field type, który się nazywa złom i będziemy mógł sprzedawać złom. Więc tak to sobie wymyśliłem. Nie ma tam particle system do tego w ogóle, ale to nie potrzebuje do takiego field type'a, ponieważ nie będzie w ogóle tam jakiegoś załadunku. To po prostu ten field type jest tylko dla objects, tak więc nie można będzie wrzucać nic na przyczepę, tak więc nie potrzebuje particle system do tego. No i może tak to będzie. Ciapek, kurczę, powiem wam, że tutaj do kilku rzeczy. W sumie zastanawiałem się nad 60 czy ciapkiem. Zdecydowałem się jednak na ciapka, bo będzie tutaj kilka, jak widzicie, kilka mniejszych maszyn, takich naprawdę mniejszych. On będzie na pewno służył tutaj, będzie pracował przy, na przykład, przy trawie, przy sianokosach na pewno będzie pracował, tak więc tutaj rozrzutnik też dla niego akurat nie jest jakimś dużym problemem, ten mały rozrzutnik. Tak więc
Być może jakiś byłoby wskazane też jakiś mniejszy rozsiewacz do nawozów, tylko że z tym rozsiewaczami do nawozów zobaczymy. Już widziałem, właśnie podpowiadaliście w poprzednim odcinku, że bym się zainteresował Amazonem, w sumie fajny i chyba coś takiego będzie. Tyle tylko, że na tamtym polu nie będę rozrzucał teraz obornik, bo tam wymagane jest wapnowanie. Wiecie, trochę ten wapno z obornikiem to tak nie za bardzo. A tak jak mówię, tutaj chciałbym, żeby to w miarę realnie wyglądało. Tak więc niektórzy mówili mi też, żeby bronę mechaniczną kupił tutaj. Tak, bronę mechaniczną, ale co, po ściernisku będę z tą broną jechał, to nie wiem. To nie za bardzo to wygląda. A więc najprawdopodobniej będziemy tutaj raczej talerzować orka. Pług jest trochę mały, no ale wystarczy. A brona mechaniczna, to ona troszeczkę jest... Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mi się wydaje, że lepiej siewnik pod kultywator podłączać i to będzie trochę lepiej wyglądało niż pod bronę mechaniczną. Chociaż tam będzie orka na tamtym polu, na którym teraz rozrzucam obornik, więc tam to w sumie mogło być, ale nie, na razie na prostych maszynach, na najprostszych maszynach, żeby tutaj nie wydawać zbyt wiele pieniędzy. Jak widzicie, ja mam ze złomu wzięty rozrzutnik, do czego miałbym zaraz bronę mechaniczną, a zresztą ona też i swoją, ten, zapotrzebowanie na moc tam troszeczkę chyba mogło być dosyć duże. Dobra, tu wystarczy. No ja mówiłem, tylko jedno pole będę, na jednym polu dzisiaj będziemy rozrzucali ten obornik. Dobra, wyłączymy ten ciągnik, zamkniemy tutaj tą furtkę, żeby mi krowa nie uciekła. W sumie będziemy za chwilę kończyli. Chyba, żebyśmy jeszcze zaorali to. Być może zaoramy to jeszcze. Bo ten odcinek, możemy robić prowizorkę takie dłuższe odcinki, to się nic nie stanie. W sumie zrobimy tak, że to jeszcze na tym odcinku założemy. Tylko całą orkę tutaj chyba nie pokażemy, bo ten pług to nie jest zbyt wydajny. Dobra, jeżeli chodzi o warsztat, to tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, najprawdopodobniej sobie wstawimy tutaj po prostu trygier do naprawiania. Z desek coś, jakąś wiatę postawię i żeby było, żeby to było jak najtaniej. Dobra, tu sobie zaoraliśmy i tak jak mówiłem, na tym polu też wymagało, tutaj też wymagana jest orka. No właśnie, ale tutaj wapnowanie, więc trochę mam opory, żeby z tym obornikiem lecieć teraz, tak więc ja sobie obornik odstawię sobie w ogóle ten rozrzutnik i polecimy teraz chyba z orką. O, w mordę, jaki ten pług dobity. Ja pierdziu, nie no, katastrofa, go trochę obmyłem. To się przeraziłem, zobaczcie, tutaj nawet lemieszy nie ma, odkładnica, zobaczcie jak to wygląda. O Boże, tutaj widzę, że te płozy też wyślizgane, ale zastrzał, no te... nie, zastrzały są ok. Nie no, najpierw chyba polecimy go naprawić trochę, bo nie no, bo to jest skandal. Dobra, najpierw lecę, kurczę, naprawić, bo rzeczywiście on był, jak był brudny, to nie był aż tak ten. Nie było jeszcze takiej tej tragedii widać, ale teraz jak go troszeczkę karszerem obleciałem, to katastrofa. Tak więc zanim pojedziemy tam zrobić tą orkę, to najpierw go trochę naprawimy. Ciekaw jestem, ile mnie wyniesie ten koszt naprawy tego pługa, bo jak za dużo, to nie będę go naprawiał. Jakiś może inny kupimy, bo to jest katastrofa. Dobra, zobaczymy. Rzuciłem jak workiem. Dobra. Gdzie tu jest? Tutaj się naprawia, tak? Co? A nie. Nie, bo to jest jego wartość. No, za 15 to można. Można go... nie, nie będziemy go sprzedawali. Nie, 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 nie. Jak on teraz tu wygląda? No tutaj wiecie, nic się nie zmieniło, tyle tylko, że kolor jest. Tutaj dalej lemieszy w ogóle prawie nie ma. No dobra, no ale chociaż powiedzmy, że to jest już naprawione, tak? Bo tutaj nic więcej nie zrobię. Chociaż teraz nawet widać, że on miał niebieski kolor kiedyś. To jest duży plus. Dobra, podczepimy go. I z powrotem wracamy. Całe szczęście te koszta napraw nie są takie duże, to nawet jest lepiej w porównaniu na przykład z 17, bo tutaj nie ma tych kosztów,
kosztów użytkowania i to jest bardziej fair, bo czasami po prostu nie używa się pewnych maszyn, a trzeba za nie płacić. I często było tak, że właśnie z racji tego, żeby trzeba było utrzymywać je tak na, o, przyciąłem, na tych trudniejszych poziomach, to w sumie trzymałem tylko te maszyny, które mi były potrzebne, a teraz będę mógł trzymać je wszystkie. No, chyba ten, nie no, ten punkt to sprzedamy jak najszybciej i chyba po cenie złomu. Zobaczę jeszcze, czy mi tutaj drzewa nie ukradły. Nie, wszystko jest. Tutaj trochę już narobiłem tego drewna, ale tam jeszcze jest, tutaj te krzaki, to nie wiem, co z tego zrobię. To musiałbym jakieś wiory, ale to wypożyczać sprzęt do tego, to nie wiem, czy mi się opłaca. Będą leżały, a może zgniją to. Tej brzoski nie będzie nic tutaj robił. Ja tylko z iglakami tam będę wojował. To jeszcze tutaj zostało trochę iglaków. Pościnane. Z drugiej strony jest o wiele więcej, tam też już zacząłem. Ale to będzie osobny odcinek, jak będziemy to robili. Dobra, teraz lecimy z tą orką. Ile tutaj już jest? Nawiezione jest 50%, nawet 53% widziałem tam. Tylko ciekawe, jak to będzie z tą orką tutaj, czy w ogóle ten pług do czegoś się mi tutaj przyda? No, mam nadzieję. Dobra. Zagon, to będziemy się jeszcze bardziej męczyli. A kto powiedział, że na tej serii będzie... A, właśnie, bo to nie wiadomo, jak on będzie brał. Bo ja tu już sobie wjechałem na koło. Trzeba będzie trochę... Czekajcie, cofniemy. I chyba będziemy jechali tak. O, ale kurczę, normalnie łapie bruzdę. Odbijanie będę musiał sobie ustawić. Mam chyba słabe odbijanie na klawiaturze. Dobra. Tak chyba będzie dobrze. I lecimy. W ogóle coś to może? Nie no, że jest animacja. Czyli nie jest aż tak źle. Chyba za głęboko wjechałem. Oj, tutaj będzie troszeczkę męczenia się z tym. No nie, będę chyba... No nie wiem właśnie, czy kupować jakiś większy, wydajniejszy. Widziałem forsznita fajnego, ale on tam nie... Niezbyt... o wiele wydajniejszy na pewno nie jest. A tak mi się wydaje, że... Głębosze są po prostu bardzo tanie. I chyba tak będziemy robili. Ja nie będę tutaj w ogóle tworzył pól. Nie będę ich powiększał. Raczej, ponieważ ja to mogę mieć później problemy przy grzebaniu z mapą, jeżeli zaczynam kombinować przy polach. Chociaż nie, niekoniecznie. W 19 to może być już inaczej. To jest chyba już inaczej. W 17 to tam były problemy. Natomiast tutaj w 19, zresztą to będę musiał ogarnąć. Czy jak ja sobie trochę zmienię wielkość pól, czy to później mi na przykład nie będę miał problemów. Chyba raczej nie. Ewentualnie będę je zmieniał też w edytorze. Dobra, lecimy sobie. No więc tutaj będziemy troszeczkę jeździli. Pole malutkie. No ale trzeba zaorać. I tamte drugie też będzie do orki. Tylko, że tam najpierw wapno. I tak sobie się zastanawiałem, że chyba zrobię z tym wapnowaniem w taki sposób. No poczekajcie, tutaj... No, niby nie ma gleby 3D, ale bez kitu, zobaczcie, jak się ciągnie trochę chybocze. On jednak wyczuwa, że jest jakaś coś takiego a la bruzda. I rzeczywiście jest takie wrażenie, chociaż akurat w tym momencie to ja tutaj na dosyć dużej górce orzę, tak więc nie widać, że się ten ciągnik troszeczkę przechyla na tą stronę, gdzie jest teoretycznie ta bruzda. Ale tak naprawdę jest też 19. Tak więc powiem wam, że takie rozwiązanie bardziej mi pasuje niż gleba 3D. Bo z glebą 3D zawsze są jakieś problemy. I większość ludzi i tak by sobie nie radziło z glebą 3D, tak więc lepiej, żeby było coś takiego jak tutaj, ewentualnie idealnym by było coś takiego jest w Cut'n Crops. No ale bez przesady. Dobra, tutaj sobie wjedziemy. O, no kurczę, zobaczcie, czy nie czujecie? Ja to normalnie, no nie wiem jak to jak oglądający, ale jeżeli ktoś orze, to czuję, że gdzieś tam coś tam, tym przednim kołem, no to jeszcze wziąć pod uwagę, że ten pług no to jest po prostu bardzo mało wydajny, tak więc tutaj ciężko nawet wychwycić. Nie, jest. Tutaj to nawet widać, że przechyliśmy się mocno, ale to dlatego, że też że z górki jest z tej strony. A jeżeli chodzi o te wapno, to najprawdopodobniej chyba sobie zrobimy coś takiego, że ja spróbuję tutaj znaleźć jakąś misję z wapnowaniem.
wynajmę sprzęt, ale do wapnowania. Zrobię tą misję i zwapnuję tutaj. Będzie wapnowanie. I tak to chyba ogarnę, bo nie wiem, czy teraz specjalnie kupować sprzęt do wapnowania, ewentualnie przerabiać. To jest trochę jednak czasu. Ja nie chciałbym tutaj za bardzo, tak jak mówiłem wcześniej, grzebać za dużo przy modach, coś tam zmieniać tylko po to, żeby zrobić odcinek. Bo po prostu takie zmiany będą trochę więcej mnie po prostu za zbyt dużo czasu będę poświęcał na takie zmiany. Tak dużo będzie pewnie grzebania przy mapie, chociaż na pewno nie aż tak dużo jak w 17. Tutaj wiele rzeczy można sobie zrobić z poziomu gry. Ale ja i tak to będę robił w Giants Editorze. Dobra. Dobra. Też jak nie wiem, jak to będzie z tym siewem. Być może nawet pokuszę się o to, żeby wynająć całe sprzęty do siewu. Chyba tak zrobię. Chyba tak zrobię, że po prostu wynajmę sprzęt do siewu na samym początku. A kredyt to ewentualnie mógłbym spożytkować na kupno nowego pola. Ponieważ tak jak mówiłem, tutaj jest powolny wzrost. Tak więc lepiej, żeby było kilka więcej pól. I nawet nie tyle tylko, że kupić pola, ale też kupić obszar, na którym jest dosyć dużo lasu. I tak jak mówiłem, najprawdopodobniej na sprzedaży drewna tutaj będę więcej zarabiał. Tak mi się wydaje. Takie mam przeczucie, tak mi się to wydaje. Jeszcze tego nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, tak jak już chyba w poprzednim odcinku mówiłem, że w miarę wzrostu trudności, poziomu, jak gdyby tutaj gry, to cena, drewno zyskuje na wartości i chyba tak to będzie też tutaj. Nie jestem do końca pewien. O kurczę, widać, że trochę nawet opór ma te koło. Widać, że tam trochę buksuje, chociaż to w sumie. No w sumie może i dlaczego, żeby nie, no nie, no bez przesady, powinien sobie dawać, ale jest takie wrażenie, zresztą zaraz zobaczymy, bo mi się tylko tak może wydawało, że jest taki uślizg. A może. Tutaj nie chciałem włączać napędów, ponieważ jak gdyby ten mod, który ja używam, on tak słabo jeszcze działa. Wiadomo, że lepiej by było, gdybym miał tutaj inny mod, ale na razie tego modu korzystam z niego. Więc tutaj też teoretycznie można niby włączać napędy, ale to tak słabawo wygląda na razie. Jeszcze będziemy musieli poczekać na pewne mody. Chociaż z drugiej strony, no mam nadzieję, że one już niedługo wyjdą. Dobra, ja tutaj się będę męczył z tym pługiem. To chyba będzie najprawdopodobniej, jest 19, najprawdopodobniej to będzie ostatnia robota dzisiaj. Jak tam ze zużyciem? Już przejechałem kawałek i zobaczcie, pług się zużył prawie w 5%, a więc dosyć szybko będzie się zużywał. No i będziemy musieli chyba jednak przeskoczyć na głębosze. Nie będzie dużo kosztowało, na pewno nie będzie, bo te głębosze nie są drogie, a one będą robiły robotę. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście poproszę o łapkę w górę, bo one są dosyć teraz istotne w tym momencie. Ponieważ, tak jak to określiłem, prowizorka będzie raz w tygodniu, co najmniej, ewentualnie może być częściej pod warunkiem, że będzie po prostu akceptowalna przez Was w postaci lajków pod tymi odcinkami i będzie chyba taka zasada, że 500 łapek w górę to od razu, znaczy może nie od razu spowoduje, że będzie następnego dnia następny odcinek prowizorki, ale na pewno przyspieszy tą prowizorkę, tak więc mogą być takie sytuacje, że mogą być dwie prowizorki nawet w tygodniu, a nawet trzy. No to już jest, to już zależy od Was, bo teraz mam kilka serii na kanale, tak więc w zależności od tego, jak będziecie oceniali to, co tutaj robimy na prowizorce, tak będą się te prowizorki tutaj pojawiały. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.